Trenerze, niestety pech nas nie opuszcza. Porażka w dramatycznych okolicznościach 2 do 1. Jak możemy podsumować dzisiejszy występ? No cóż, spodziewaliśmy się dzisiaj, że uda nam się tą niemoc strzelecką z ostatnich meczów przełamać. Ale tak jak powiedziałeś, też tak nas nie opuszcza. Ale myślę, że dzisiaj no paradoksalnie wcale nie byliśmy zespołem słabszym i nie powinno się tak mówić, że słabszy zespół dzisiaj wygrał, ale drużynę Spisy stać było dzisiaj na oddanie dwóch strzałów na naszą bramkę. To wystarczyło gospodarzom do tego, żeby dzisiaj w tych dramatycznych okolicznościach właśnie wygrać. Tracimy pierwszą bramkę, grając pod wiatr, mocno uderzona piłka. Myślę, że Kacper tutaj przy tym strzale był bez szans. Ale nasza gra od momentu straty bramki wyglądała coraz lepiej. Zaczęliśmy stwarzać sytuacje i jedno z nich zamieniliśmy na gola. I tak się skończyła ta pierwsza połowa. Drugą połowę graliśmy z wiatrem, tak że nie schodziliśmy z połowy gospodarzy. Stworzyliśmy sobie tutaj mnóstwo sytuacji i z akcji, i powstały fragmenta gry, ale nic nie chciało wpaść. Graliśmy o zwycięstwo do końca. No i w tej końcówce niestety drużyna gospodarzy oddała drugi celny strzał na bramkę. Piłka po rykoszecie wpadła do bramki i mimo jeszcze korzystnych sytuacji w doliczonym czasie nie udało nam się zdobyć choćby punktu. No jesteśmy na pewno załamani tym faktem, bo dzisiaj no, autentycznie nie zasłużyliśmy na porażkę w tym meczu. Przyjechało tutaj sporo kibiców z Iławy i myślę, że widzieli w drużynie chęć zwycięstwa, no ale w piłce potrzebne też jest jeszcze szczęście, nam tego szczęścia w dalszym ciągu brakuje. Ale myślę, że jakaś tam taka sportowa złość chłopaka się wyzwoli i ja jestem przekonany, że ten zespół stać na dużo lepszą grę, a na pewno na dużo skuteczniejszą grę niż to, co prezentujemy teraz na początku tej rundy rewanżowej. Czas na margines błędu już się skończył. Musimy punktować w następnych meczach i jestem przekonany, że tak będzie. Myślę, że w końcu i uda mi się chociażby w takim najmocniejszym składzie chociaż jeden mecz w tej rundzie zagrać, bo do tej pory to nie to, żebym absolutnie ani siebie, ani drużyny tłumaczył, ale ten pech związany z różnymi sytuacjami, głównie kontuzjami, chorobami, na pewno nas nie opuszcza. Do tego jeszcze kartki doszły dzisiaj, nie wystąpił za czwartą kartkę Patryk Czarnota. Dlatego no na pewno podłamani stąd wyjeżdżamy, bo nie na to liczyliśmy. W środę gramy Wojewódzki Puchar Polski, mecz 1/8 ze Zniczem Białapiska, później kolejny ligowy mecz. Czeka nas taki dość intensywny tydzień. Cały miesiąc, no. Bo tych meczów sporo. 6 w kwietniu, łącznie z tym pucharowym. Też gramy z przeciwnikiem, który jest mocno pod kreską dzisiaj. Czekał kolejny mecz ligowy w walce o utrzymanie w trzeciej lidze. Na pewno też będą chcieli wrócić na właściwe tory i w Iławie wygrać, ale to są puchary i ja jestem przekonany, że może się jakoś pozbieramy, aczkolwiek dzisiaj też kolejni zawodnicy schodzili nawet jeszcze w pierwszej połowie z kontuzjami, więc tych kontuzji zamiast ubywać, to paradoksalnie jeszcze nam przybywa.